Ul powinien pojawić się w sadzie na kilka dni przed planowanym kwitnieniem. Trzmiele ulokuj w miejscu dla nich bezpiecznym, by ul nie był narażony na uszkodzenie mechaniczne. Postaw ul na lekkim podwyższeniu, zabezpieczając trzmiele przed mrówkami, na przykład na kołku pokrytym smarem. Ul powinien stać w miejscu zacienionym, ale możliwie jak najniżej. Trzeba go też koniecznie przykryć daszkiem, na przykład styropianowym, co osłoni ul przed działaniem promieni słonecznych i deszczem. Trzmiele, podobnie jak pszczoły, należy chronić przed wpływem środków ochrony roślin. Każdy ul wyposażony jest w mechanizm pozwalający wyłapać trzmiele, zamknąć ul i zabrać go z miejsca pracy na czas prowadzonych zabiegów. Trzmiele po zabiegu wstawiamy z powrotem po upływie terminu prewencji. Ilość dni musi być zgodna z informacją na etykiecie środka ochrony roślin. Trzmiele mogą zostać zamknięte w ulu i przeniesione na nowe miejsce pracy. Należy pamiętać, że mogą potrzebować chwili na zaklimatyzowanie się w nowym miejscu. Po więcej powodów, dla których warto stosować trzmiele, zapraszamy na www.agrokonsult.pl.